Profesor i jego żona czekają na przyjście chłopaka córki. Myślą, że ten jest lekarzem i pod pretekstem skonsultowania wyników badań chcą z nim porozmawiać. Tymczasem 26-latek przychodzi się pożegnać i jeszcze raz przeprosić ojca ukochanej. Cina, ty nie obrazisz się? Tomek, no nie, ale to jak to? Mógłbyś podejść tam i wziąć, przeczytać to EKG. Wiesz, ja nie wierzę temu lekarzowi. No, pospiesz się. No, co tam jest napisane? No, jakie to wyniki? No. A co? Co z tym ślubem? Mów szybko. Skąd pan... Spokojnie, mam, żartuję. A, pan żartuje, no. Ale Tomeczku, powiedz mi, dlaczego ty nie mówiłeś wcześniej, że jesteś lekarzem? No właśnie. W rodzinie lekarz to skarb. No, czytaj, co tutaj jest napisane. Dobre wyniki? Dlaczego państwo myślą, że jestem lekarzem? Kasia powiedziała. No co, Kasia by kłamała? Najwidoczniej, ponieważ jestem policjantem, co? Aspirant Tomasz Kowalski pracuje, co, w drogówce. Co pan opowiada? Jaki aspirant? Proszę pana, moja córka ma mieć lekarza! Wiecie panu, ale co, proszę panią! Proszę pana. To jest jakiś nie wiem kto, aspirant, nie aspirant! Proszę ostrożnie. Córka mnie oszukała. Dobrze, proszę, spokój, panu się nie może, nie wolno denerwować. Proszę wyjść na korytarz. Nie, dobrze? Musimy pani prosić, okej? Okay? Janek, co za wstyd! Wstyd? To mało powiedziane, to jest skandal. Boże, to... Zwykły policjant po prostu. O, wstyd. Jeszcze trzaska drzwiami.